Puławy Star Kraśnik 0-1 i kilka słów podsumowujących spotkanie prosiłbym trenera gości. Witam Państwa. Przyjechaliśmy tutaj do Puław z chęcią sprawienia niespodzianki i tak naprawdę cały mecz o tym myśleliśmy i staraliśmy to się realizować. Sam mecz taki bez sytuacji w pierwszej połowie, dużo walki. Z naszej strony też trochę za dużo niedokładności, nie weszliśmy dobrze w ten mecz, nie stworzyliśmy sobie za wielu sytuacji, ale też przeciwnik też tych sytuacji za wiele nie miał. Gra defensywna była na dobrym poziomie. W drugiej połowie to było wiadomo, że to będzie mecz do pierwszej bramki. Kto zdobędzie bramkę, ten z dużym prawdopodobieństwem wygra i tak się też stało, chociaż no, też trzeba przyznać, że ostatnie minuty tej drugiej połowy broniliśmy się wręcz rozpaczliwie. Na szczęście ta dobra gra w defensywie, konsekwencja, determinacja i taka dyscyplina taktyczna spowodowała, że ten wynik dowiedzieliśmy do końca. Bardzo się cieszymy, bo z tego co wiem, tej Wisła nie przegrała od roku i też to była dla nas taka ogromna motywacja, żeby tutaj tą niespodziankę sprawić. Gratuluję chłopakom, bo wykonali tytaniczną pracę. Dziękuję. Trenerze, panu wszystkim. Gratuluję zwycięstwa trenerowi drużyny gości. Okazali się zespołem, który, tak jak trener już powiedział, był konsekwentny, bo my byśmy zespołem, chcieliśmy być zespołem, który dominuje, gra do przodu, stwarza sytuacje. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą dominację, to nam się to udawało. Natomiast brakowało nam dokładności ostatniego podania, takiego wyrachowania przy bramce przeciwnika. Na pewno też no, trzeba tutaj powiedzieć uczciwie, że mamy ogromne problemy kadrowe, wielu zawodników jest kontuzjowanych, więc być może tej jakości trochę dzisiaj zabrakło, ale na to, co stworzyliśmy do środkowań, to powinniśmy zdobyć przynajmniej jedną bramkę i ten mecz się na pewno inaczej ułożyć. Przeciwnik czeka na swoją szansę, wykorzysta stały fragment gry, mimo że dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby pokazać zawodnikom, że są groźni, który zawodnik jest groźny, kto tam strzela bramki, krycie indywidualne mieliśmy ustawione, ale no niestety nie ustrzegliśmy się tutaj błędu i przez to przegraliśmy ten mecz. Długi okres czasu tutaj byliśmy, jeśli tak otwierdzić się, ta twierdza pękła i no niestety punkty nam uciekły. Po raz kolejny gdzieś te punkty zgubiliśmy. Na pewno ja jako trener odpowiadam za tą drużynę i odpowiadam za wynik sportowy i no tutaj no wydaje mi się, że po tej porażce tutaj wypadam. Mi się oddaje do dyspozycji zarządu, bo no, trzeba tutaj spokojnie porozmawiać o tym, co się tutaj dzieje. Być może coś zmienić. Nie będę się tutaj, nie wiem, kurczowo trzymał tego stołka, także na pewno taką decyzję zarządowi dzisiaj przedstawię. Ale no, mimo wszystko chciałem pochwalić drużynę za determinację, za walkę do końca, za to, że chcieli ten wynik odmienić. Absolutnie tutaj nikomu nie mogę nic zarzucić. Po prostu przegraliśmy przez jeden błąd w kryciu indywidualnym i to nas bardzo boli, bo nie powinniśmy tego robić. Jak chcemy realizować jakieś, nie wiem, cele, być wysoko w tabeli, być drużyną u siebie groźną, dobrą, grającą widowiskowo, no to musimy być po prostu mocno konsekwentni, a ta konsekwencja gdzieś nam uciekła, a Kraśnik dzięki temu wygrał. Więc jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo. Dziękuję.